Ludzie i ludziska, z tej strony Recyk, witam was w kolejnym odcinku z serii Race Driver Grid. A ostatnio udało nam się zdobyć profesjonalne licencje we wszystkich trzech rejonach świata, z czego jestem osobiście bardzo zadowolony, że udało mi się to do tego dokonać. Tylko kurczę, szkoda, że kosztem jednego dość ciekawego wyzwania, które zaproponował Xan bodajże 2 tygodnie temu. Także dzisiaj pierwsze co zrobimy, to się zajmiemy właśnie tym wyzwaniem. A jakie to jest wyzwanie? No cóż, pewnie... No, nie wiem jak to nazwać po prostu. Tak się zamieściłem przez moment w ogóle i wiecie, no. Ale dość ciekawe wyzwanie, mianowicie polegające na tym, żeby wygrać zawody drifterskie, recytując jednocześnie inwokacje. Wsłana Tadeusza. Taki trochę wątek edukacyjny. Wiem, no, może się niektórym to nie spodoba, że będę tak dokształcał ludzi i w ogóle. No ale z drugiej strony, wyzwanie moim zdaniem bardzo ciekawe, bardzo takie, można powiedzieć... oryginalne, że tak to nazwę. I po prostu nic mi nie stoi na przeszkodzie, żeby tego wyzwania nie zrobić, tylko zrobimy to w Drift Battle? Yokohama Docks, Okutama Drift Circuit. Nie, to jest chyba jakiś inny rodzaj driftu, jakiś nowy. Czyli Downhill Drift, Góra Haruna, Drift Run. Zrobimy to już jakby w sekcji profesjonalnej, to wyzwanie. Ale zanim jeszcze przejdziemy, to tak kurczę, no, chciałbym jeszcze badać parę rzeczy. Właściwie to powiedzieć o jeszcze paru rzeczach, gdyż w międzyczasie, jak nie było właśnie odcinka, właśnie była ta przerwa tygodniowa między odcinkami, to postanowiłem... A, czyli gra nam mówi jeszcze o jednym feature'ze tam, że jak ukończymy wszystkie 6 tutaj eventów tutaj, to dostaniemy możliwość zmierzenia się z członkiem z takiego czołowego zespołu właśnie, który tutaj dominuje w świecie grida. I tak jakby otrzymam jakby, nie wiem, mistrzostwo właśnie w tej kategorii, albo coś w tym guście. Never mind. Ale w każdym razie postanowiłem przejechać te zawody tutaj jeszcze raz. I teraz jak widzicie mam złoto, już Gianni Mufazio nie dałem wygrać. Ale okej. Okay. A, driver offers, tego nie chciałem sprawdzać. Samochody tutaj nic się nie zmieniło właściwie. Sponsorzy. Sponsorzy są tak jak byli. W ogóle są jakieś nowe? Co najmniej pierwszy. Aha. Wszędzie co najmniej pierwszemu każą właśnie nam kończyć. Ale dobra, pewnie byście już chcieli, żebym się ścigał albo coś w tym guście, czyż nie? No mam rację chyba. Czyż tak? No to czyż tak. Dobra, także Downhill Drift, 4 rundy, 50 tysięcy reputacji za pierwsze miejsce oraz 105 tysięcy euro. Jakaś historia? Nie, żadnej historii nie ma. Trasa Góra Haruna, Drift, jedna runda. Tylko czym pojedziemy? Mamy tak, mamy Toyotę Corollę, mamy Toyotę Sorer, Nissana Sylphie, Subaru Imprezę, Dodge Chargera, a niech będzie Mazda RX-7. Niech pozostanie ten samochód właśnie tutaj. Dobra, go to race! Dobra, ja już mam tutaj w razie czego inwokację naszykowaną w razie czego. Tam wziąłem jakąś pierwszą z brzegu po prostu. Żeby nie było. O matko, co to za brednia będzie, no. W czymś takim to ja jeszcze osobiście nie brałem udziału. Bo to co się muszę skupić nie tylko na tym, żeby jechać, ale też żeby na tym właśnie, żeby recytować. Dobra. I... Litwo! Ojczyzno moja! Ty jesteś jak zdrowie! Ile cię trzeba ci zajść? Ten tylko się dowie, kto cię straci. O matko, ale to będzie hardkorowe. Dziś piękność twą w całej ozdobie. Kurde no! Dobra, nie, czekajcie. Zrobimy restart i może jakoś to lepiej ustawię albo coś. Aj, wait a second. Interfejs monitora mi się włączył. Dobra, teraz mi nie spadnie. A przynajmniej mam taką nadzieję, że mi nie spadnie. Dobra, to jeszcze raz. Bo się tak trochę średnio przygotowałem. Matko, jedyna w czym ja biorę udział. I... Litwo! Ojczyzno moja! Ty jesteś jak zdrowie! Ile cię trzeba cenić? Ten tylko się dowie, kto cię straci. Dziś piękność twą w całej ozdobie. Widzę i opisuję. Bo łetęsknię po tobie. O matko, jedyna, nie no, że na drodze to jeszcze tutaj... Nie, to nie szczęście inwokacji, żeby nie było. Nie to, że na drodze to jeszcze na tekście, no goddammit! Xan zabija cię normalnie! Dobra, ale wracając, łetęsknię po tobie. Panno Święta, co jasnej bronisz Częstochowy? Straciłem kombo, goddammit! No, co ja się zgodziłem? O Jezu, ale to będzie żałosne. Ale to będzie Nie, no, tego nie da rady normalnie chyba. Chyba, że nie, żebyś sobie tutaj ustawił na monitorze w ogóle albo coś. Albo jedną ręką ewentualnie. Dobra, nie, jeszcze jedna próba.
Jeszcze raz. Dobra, to jeszcze raz. Kurde, no na co ja się zgodziłem? Będę tak 5000 razy ten fragment jechał. Ja tak coś czułem, że nie dam rady. Dobra, jeszcze raz. Litwo, ojczyzno moja, ty jesteś jak zdrowie. Ile cię trzeba cenić, ten tylko się dowie, kto cię stracił. Dziś piękność twą w całej ozdobie widzę i opisuję, bo tęsknię po tobie. Panno święta, co nas tej bronisz Częstochowy, goddammit! Nie dam rady po prostu, no. Nie! Nie dam rady po prostu, tego się nie da zrobić! To jest po prostu awykonalne, że tak to nazwę. Tego po prostu nie da rady. Dobra, ale przynajmniej była próba, przynajmniej coś próbowaliśmy tutaj uskutecznić. Nie udało się, jesteśmy mądrzejsi o tą wiedzę, że nie da rady się w tej materii nic zdziałać. A szkoda w sumie, bo wyzwanie naprawdę ciekawe, naprawdę oryginalne. Ale z drugiej strony, no, naprawdę ciężko się skupić na driftowaniu, które naprawdę wymaga precyzji oraz jednocześnie na recytowaniu tekstu. Nie, chyba bym musiał się tego na co pamięć całego nauczyć, żeby tutaj mieć szansę jakiekolwiek. Boże jedyny. I teraz się będę jeszcze cały tydzień uczył inwokacji, żeby za tydzień zaliczyć to wyzwanie. Tam jeszcze wspominałem sam właśnie o drugim wyzwaniu, tam mianowicie takim, że... Tutaj jakby tam powiedzieć, żeby wygrać wyścig poprzez wykonanie manewru PIT na trzech przeciwnikach. Tym się chyba też myślę zajmiemy. Jeśli oczywiście będzie takowa okazja. Nie no, raczej na pewno będzie takowa okazja. No ale wiecie no, czy zrealizuję to wyzwanie, to też nie jest to do końca pewne. Dobra, ciach. Dobra, skupmy się na jeździe. Skupmy się. No dawaj, ciągnij i... Wow, Drift Legend! Nice! Dobra, teraz tylko, żeby tego nie stracić tylko, bo by było trochę smutno stracić te 100 tysięcy punktów i ładnie nabudowane combo. No dobra, powiedzmy. Powiedzmy, że coś mamy już na koncie i 10 kafli, o matko jedyna. Dawaj, driftuj! Dobra, pięknie i dobra, przynajmniej skoczyło nam combo i dawaj, driftuj! I niestety, ale nie pykło nam do końca tutaj. Matko jedyna, długi ten drift? Jak długi jest ten drift? O, chyba już widzę koniec, już widzę metę. Dobra, milion. I jaki wynik? What a loser! Wygrałem 200 tysięcy tylko. No i proszę bardzo, jeden Drift Legend. Nice. Dobra, a jakie były największe wyniki? Najwyższe w sensie. 400. A mój teammate gdzie się podziewa? Czy startuje sam w tych zawodach? Chyba startuje... Nie! Więcej jest tutaj! O matko, 700 tysięcy! 800 tysięcy! O kurde, będę musiał się postarać. Ale wiemy, że Gianni Fazio odpadł teraz w tych zawodach. Dobra, to jeszcze raz zawody drifterskie. W sensie druga runda. Tylko teraz są jakby ćwierćfinały. Jeśli dobrze się orientuję. I to dlatego te zawody były takie długie. O, I get it! Dobra, no to może delikatnym driftikiem zainicjujmy tutaj całe combo. I teraz lecimy po całości, powiedziałem, goddammit! Driftuj Mazda! Kurde, no strasznie lubię ten samochód. Dobra, ale jako, że póki co nie robię wyzwania, to myślę, że możemy porozmawiać sobie o Need for Speed 2015, który został zaprezentowany na targach E3. Bo to też, myślę, jest całkiem ciekawy temat, który was pewnie interesuje. Kurczę, no ostatnio w ogóle coś do gry, tak, że bardziej na pogadankowo, aniżeli na samym gameplay i sam w sobie, taki stricte gameplay. Czy to jest złe? Wbrew przeciwnie, uważam, że dzięki temu ta seria jest równie ciekawa. No, ciekawsza pewnie nawet niż niektóre moje serie inne. Tyś no, po prostu poruszam jakiś ciekawy temat, dyskutujemy na ten temat i w ogóle. I jest ciekawie, jest wesoło. Ale dobra, pewnie chcielibyście poznać moje zdanie na temat tego, jak się prezentuje Need for Speed 2015, czyż nie? No chyba tak. Chyba właśnie chcielibyście poznać moje zdanie na temat nadchodzącego NFS-a. A to, co nam zaprezentowali twórcy na E3, no to cóż, jakby to powiedzieć, no... Pokazali nam tuning, pokazali nam gameplay taki sam w sobie. No i tak, ogólnie powiem wam, że nie jest źle, ale no niestety mogło być lepiej. I goddammit, znowu straciłem combo. Zaś combo straciłem, no i... Czemu moja maza przestali mi nabić? Czemu mi przestali nabijać punkty, ja się zastanawiam tak trochę. W ogóle... No, dawaj. Dobra, spokojnie i... Dobra, powiedzmy, że coś tam mamy. Dobra, nie jest to już tak powalający wynik jak poprzednio, ale... No, chyba dało nam to mniej więcej zwycięstwo. Dobra, ale co do NFS-a to... Generalnie nie jest źle, ale mogło być lepiej. A co mam tutaj na myśli? Ogólnie, no...
Jeden plus całej sytuacji, że został zaprezentowany tuning. Ale to nie taki tuning po prostu na zasadzie, że to będzie taki bardziej umowny tuning, jak to było w poprzednich NFS-ach. Tylko naprawdę już taki konkretny tuning. Że są części do wymiany pokazane na samochodzie, że tutaj można wymienić zderzaki, progi, spoilery, maski, w ogóle wszystko. I to jest jedna taka dobra wiadomość odnośnie właśnie tego, co wam się twórcy zaprezentowali właśnie na tych targach. Pewna relacja, pewne takie, można powiedzieć, podsumowanie moje takie właśnie tych targów, to pewnie też się, myślę, pojawi. A dobra, póki co skupmy się na NFS-ie, bo to jest pewnie ten najbardziej gryzący temat. No bo tak, tuning wypada moim zdaniem, no, całkiem w porządku. Mam nadzieję tylko, że będzie to też będzie też możliwość jakiegoś wymiany winy albo coś takiego, dostosowywania właśnie samochodu pod kwestii takiego w pełni pod właśnie kątem własnych potrzeb. Wiecie, że będę mógł stworzyć swoje własne żółto-czarne autko i w ogóle. Plus jeszcze to chodzi ta cała mechanika na zasadzie, kurczę, jakby to powiedzieć. Oj, gademy. Dobra, wiecie co, może przerwijmy na chwilę, bo potrzebuję skupienia. Bo póki co to nie jest zbyt kolorowo. Jakby to powiedział pewien znany osobnik o swoim rejonie, gdzie mieszka. Taki tam żarcik sytuacyjny. Dobra, spokojnie. Może będzie perfekt, może będzie perfekt. Nie ma perfekta, ale i tak jest dobrze. Ciach. Dobra, ciągnij, ciągnij, ciągnij i... W ogóle okna nie zamknąłem, tak się chyba właśnie teraz kaptałem, albo... Wait a second. Ja zamknąłem okno? Oczywiście, że nie zamknąłem okna, ale dobra, już ciul z tym. Dobra, spokojnie i ciach. Dawaj, jedziesz, jedziesz, dawaj, driftuj! O! Dobrze! Pięknie, pykło! Dobra, jest dobrze, będzie 500 tysięcy. No dawaj, 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 dawaj! Goddammit, trochę za późno. Ej, teraz nie wiem, czy się przedostanę do dalszej fazy. Goddammit! Ja cię pierdzielę, no. Dobra. Chyba zrestartuję. Chyba zrestartuję, bo wiecie co? Poczuję, że mogłem pojechać lepiej. I coś w tym klimacie. A o NFS-ie sobie zaraz później porozmawiam, jak będzie chwila spokoju. Bo póki co to potrzebuję tutaj właśnie chwili skupienia, bo no niestety, ale... Te zawody zdają się nie być takie proste. Jak to by się na początku wydawało. Dobra, combo 3 póki co jest nieźle. Ale combo 4 to nie jest coś, co mnie satysfakcjonuje. Może powinienem używać hamulca ręcznego albo coś. Może to by mi pomogło właśnie w moim starciu. Dawaj, dawaj, dawaj. O. Ej, chyba hamulec ręczny pomaga. Chyba hamulec ręczny tutaj daje radę. Także to był jeden z lepszych pomysłów. No, 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 tylko... Tylko się nie wywal gdzieś. Tylko się raz już gdzieś nie wywal. Bo to by było smutne. Naprawdę. Utracić teraz takie combo... Taki wynik, takie wszystko, to naprawdę nie byłoby zbyt, to naprawdę by nie była zbyt przyjemna sprawa. Bo wiecie, tak pracowałem na to, pracowałem, a tutaj czasem się okaże, że no niestety, ale jedno uderzenie mnie tego pozbawiło. Dobra, i chyba, jeśli niczego nie skopię podczas tego przejazdu, to powinien być zadowolony z tego wyniku. Dobra, Drift King, pięknie. Dobra, combo 13. Znowu buduję jakieś szalone combo. Znowu jakieś ciekłe combo buduję i chyba będzie kolejny rekord. Nie no, raczej nie będzie takiego rekordu, jaki był na freestyle drifcie. Bo to bym musiał naprawdę mieć szersze pole manewru i w ogóle więcej punktów. Bo tam jak zbierałem, to miałem chyba, nie wiem, 200 tysięcy zabankowane. A tutaj combo 16, i tutaj tymczasem, no, raptem 150 tysięcy. Dobra, combo 17. Dawaj, 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 dawaj. Combo 18, no, co jeszcze? I teraz na samym końcu się tak wywaliłem. Dobra, 2,5 miliona, pięknie. Jażdżąca przewaga oczywiście nad przeciwnikiem. I bym chętnie to okno zamknął, ale skoro już tak pół odcinka nagrałem przy tym otwartym oknie, to w sumie już nie będę na to patrzył specjalnie. Dobra, i mamy finał. Trzeba wykręcić co najmniej milion. Trzeba wykręcić co najmniej milion, albo nic z tego nie będzie. Dobrze świadomić, że zwierzęta na dworze są cicho. To jest jeden plus. Bo wiecie, osiedle domków jednorodzinnych i... Wiecie, hałas i generalnie, no, zwierzęta domowe i te sprawy, te klimaty. Chyba wiecie, chyba niektórzy z was wiedzą, o czym mówię. O, dawaj, 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 dawaj. Dobra, teraz pięknie tutaj, pięknie będzie perfekt? Niestety nie. Dobra, pięknie, elegancko. O, no, no, no. Jest perfekt, pięknie. Chociaż jeden w tych zawodach. Kurde, w ogóle tak patrzę, to jedziemy te zawody już 15 minut. Można było je szybciej przerobić. No ale niestety, no, ktoś wpadł na pomysł, żeby zrobić takie, a takie wyzwanie. No i niestety, no, zdanie sobie sprawy z tego, że to wyzwanie raczej się nie uda. Przynajmniej na chwilę obecną. To nam też zajęło trochę czasu mimo wszystko. No
No sorry, że niestety, ale to wyzwanie nie wypaliło, ale no sami nie rozumiecie, co tu się działo, no i w ogóle. Dobra, ciach, ciągnij i... Dobra, jest kombo 9, ledwie weszło, ale... Ale weszło. I to jest najważniejsze. Dobra, ciach, teraz tutaj będzie ciasno, ciasno, o! Ale dajemy radę, dajemy radę, dajemy radę, dajemy radę. Pięknie, 11. Teoretycznie mógłbym już zakończyć to kombo i sobie zagwarantować zwycięstwo, ale... No wiecie, ja idę na rekord. Co się będę tam oszczędzał? Dobra, dawaj, dawaj, dawaj! I... O! Mamy 2 miliony! To już mogę w sumie dać gaz do dechy i koniec jazdy. 2 miliony, dziękuję bardzo! No, 800 tysięcy, czyli musiałem co najmniej milion wykręcić. Dobra. No to w takim chorym układzie już wszystko pomijamy. O, nie miałem żadnego osom. A to ciekawe, powiem wam. A z tego co widziałem, to ja tam najdłuższymi drift miałem ile? 5 sekund? No teoretycznie jest na to szansa, ale... Nie, nie będę tego już sprawdzał ani nic. Nie jest to jakaś wiedza, która mi jest wymagana do tego, abym tutaj... Jakby to wam powiedzieć... Aby tutaj... Zaspokoić swoje tutaj wszelakie rzeczy i te gesy. Dobra, kontynuujemy kontrakty. Tu zawalone. No, jak to Gianni Facio. Dobra, 50 tysięcy punktów reputacji wpada na nasze konto. Dobra, wierzmy do pogadaki o NFS-ie. 166 tysięcy. Okej, okay. I nowi sponsorzy. Axo, Max Torque i Potenza. Dobra, zobaczmy jak tam wygląda właśnie to, co oferują właśnie panowie. What? Dobra, to leci na naszego głównego sponsora. Dobra, swap. Robimy tutaj tak. Tutaj ciach. Żeby tutaj się wszystko zgadzało. Ej, korci mnie w sumie jeszcze potenca. 34,5 tysiąca! Jezus Maria, ale to kasa będzie. Dobra, YOLO. Niech będzie i YOLO. Ale bez damage'a. Wiecie co, w sumie sprawdzimy to całymi donoście tego tam... Albo wiecie co, zrobimy jeszcze inaczej. Kto ma tutaj wymaganą najwyższą pozycję? Co najmniej druga, Kobra. I zaryzykujemy jeszcze tutaj. Jeden sponsor, żeby była co najmniej pierwsza pozycja. Bo wiecie, zyski, te sprawy. W sumie bym mógł teammate'a zmienić. I wiecie co, w międzyczasie pogadajmy sobie o NFS-ie. Bo tak, powiem tak. Powiem wam generalnie, że sytuacja odnośnie tego NFS-a to wygląda... No powiedzmy sobie, że nie jest źle, ale... Najbardziej mnie smuci to, że najbardziej tutaj obecnie daje plamę najważniejszy element tej gry. Dobra, nieco mniej agresywny, ale z drugiej strony specjalizacja Pro Muscle, mówicie. Kontrakt 400 tysięcy. Jakby tutaj dał, tak? Wow! Dobra, konsystencji trochę leży. Ale tak to reszta. Nie, może trochę przesadza, może coś tańszego znajdziemy. Ale generalnie odnośnie tego NFS-a... Freestyle Drift. 600 tysięcy plus 20% ze zwycięstw. Bierzemy go? Bierzemy. Ale dobra, co do NFS-a samego w sobie. To tak mówiłem, że... Nie no, mówiłem, że tuning ogólnie jest spoko i w ogóle wszystko fajnie, pięknie. Ale z drugiej strony właśnie najbardziej mnie boli ten model jazdy, który... Jak dla mnie moim osobistym zdaniem jest trochę zbyt arcade'owy. A co mam na myśli, że jest zbyt arcade'owy? Ja nawet mam tutaj na myśli taki fakt, że drifty wychodzą tutaj za łatwo. Ogólnie, tak jakby czujemy, jakbyśmy prowadzili pudełko zapałek, a nie samochód. W sensie, że nie czuć masy tego samochodu, który prowadzimy. Ale po prostu to, że po prostu model jazdy jest za łatwy i to może być właśnie największą bolączką NFS-a, którego zabije właściwie. Dobra, nie mamy czasu na Le Mans póki co. Od tego sobie zaczniemy kolejny odcinek. Ale co to właśnie od tego modelu jazdy, to powiem wam, że... No smutno mi jest właśnie z tego powodu. Bo ja jestem takim człowiekiem, który co prawda lubi tutaj właśnie arcade'owy model jazdy, lubi taką dynamiczną jazdę. Aha. Wygląda na to, że chyba będziemy musieli jechać Le Mans. Bez względu na wszystko. Nie zrobimy żadnej oferty kierowcy, albo żadnego tutaj... Niczego nie zrobimy, po prostu będziemy zmuszeni właśnie siedzieć tutaj.
wiecie co, patrzyliśmy sobie samochody. Nie no, ale generalnie to co mówiłem, to generalnie sytuacja wygląda mniej więcej na takiej zasadzie, że nie no, mówiłem wam już, że jestem graczem, który lubi wyzwanie. Zresztą nie bez powodu jedną z moich ulubionych serii gier jest Hotline Miami. Bo ja co prawda no lubię właśnie te arcade'ówki, ale z drugiej strony też od gry oczekuję mimo wszystko wyzwania. Że gra postawi przede mną jakieś wyzwanie i że po prostu da mi satysfakcję. A tymczasem ja się obawiam, że model jazdy tutaj w Need for Speed 2015 będzie naprawdę mało satysfakcjonujący i boję się generalnie tego, że odłożę grę szybko. Właśnie głównie z powodu tego, że tego modelu jazdy, który po prostu no prezentuje się mizernie, prezentuje się zbyt arcade'owo, jakby robiony dla ameb był. A ja, jak wiecie, amebą nie jestem i no nie no, ja cenię sobie swoją wartość w ogóle, wiecie co mam na myśli. Ale generalnie no, cóż. Jeśli chodzi o moją ocenę NFS-a, to kurczę blade. Jakby to powiedzieć? Niby wszystko fajnie, ale leży póki co najważniejszy element tej gry. I przez ten element ta gra może nie wypalić. Że może być właśnie gwoździem do trumny dla serii. Dobra, w sumie to wiele nie powiedziemy odnośnie tego NFS-a. W sumie no, prawie to samo co na Facebooku napisałem też. Swoją drogą zapraszam do lajkowania Facebooka, tam link macie w opisie. Ale kurczę blade, no niestety, ale... No ja się boję tego NFS-a jeszcze. Ja się boję o tego NFS-a. Nie wiem, czekam na więcej gameplay, może... Zresztą to jest dopiero prealfa, także jeszcze wiele się może zmienić. Nie, może EA pójdzie po rozum do głowy mimo wszystko i zmieni właśnie ten model jazdy. Że może będzie on bardziej tam... Że będzie tutaj bardziej czuć masę tego samochodu, że nie będzie tak driftował. Tam podobno było takie coś, że... Jakby to powiedzieć, że... No nie wiem. Że to była taka specjalna kamera, że ją można wyłączyć i że bez tej kamery model jazdy będzie wyglądał inaczej. Jeśli tak jest, to ja czekam na gameplay właśnie bez tej kamery takiej dynamicznej. Ale póki co to ja się boję o tego NFS-a. I myślę, że w tym momencie zakończymy na razie ten odcinek, bo w sumie wiele nie zrobiliśmy, a teraz będzie Le Mans. Chociaż w sumie może zrobimy tak, że ja Le Mans zrobię tak mniej więcej poza odcinkiem i żeby was nie zanocać tym sezonem. Żeby was generalnie nie zanudzać już tam właśnie robieniem tego wyścigu Le Mans. Nie, nie kupimy sobie nowego samochodu, właśnie tak patrzę po moim stanie portfela. Więc niestety, ale... No taką mamy sytuację. Albo może powiem coś więcej o NFS-ie właśnie podczas Le Mans. Nie, zobaczymy zresztą. Ale póki co, to by było na tyle. Odcinek trochę krótszy niż do tej pory było. Nie no, w sumie standardowy 20 minut jest, także... Ja się nie czepiam. Ale póki co, to by było na tyle, jeśli chodzi o te... Właśnie o ten odcinek Race Driver Grid, także dziękuję wam za uwagę. Ja jestem Recek, trzymajcie się i czołem!